Jestem z Krakowa. Jestem współzałożycielką dwóch firm. Jedna się nazywa Future Simple, a druga Applicate. W tym momencie ja w pełni zajmuję się zarządzaniem właśnie Applicate, dlatego na nim dzisiaj chciałabym się skupić. Moja prezentacja ma tytuł The Appli Way i to jest taka nazwa, która jakoś narodziła się po drodze, którą wykorzystujemy do określania sposobu, w jaki zarządzamy naszą firmą, w jaki prowadzimy nasz biznes, zarządzamy projektami, zarządzamy zespołem, zdobywamy klientów. Jeszcze ważna sprawa jest taka, że właśnie to, na co chciałabym zwrócić uwagę w tej prezentacji, to to, że duży wpływ na charakter naszej firmy ma fakt, że bardzo w naszym zespole jest aż 1/3 kobiet. Jak na firmę programistyczną to bardzo dużo. Ale może na początku opowiem, czym jest Applicate, bo prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą. Jesteśmy firmą konsultingową, to oznacza, że tworzymy aplikacje na zlecenie dla klientów. Tworzymy aplikacje webowe i mobilne. Nasi klienci to są biznesy i startupy, głównie ze Stanów i z Europy Zachodniej. No i tworzymy aplikacje w technologii Ruby on Rails. Nie wiem, czy kojarzycie, to taka innowacyjna technologia, raczej znana na Zachodzie, chociaż teraz ostatnio też coraz bardziej popularna. Oraz od roku tworzymy też aplikacje na urządzenia mobilne Android i iOS. Zakładaliśmy ją 5 lat temu w czwórkę. To są moi wspólnicy, Ela, Bartek i Paweł. Założyliśmy ją w czwórkę i przez dłuższy czas we czwórkę zarządzaliśmy właśnie Applicate. Ale po 2 latach pojawiła się firma Future Simple. Jest to firma, którą założyliśmy z naszym partnerem z Izraela. Założyliśmy ją w Stanach. Jest to firma produktowa. Skupiamy się na tworzeniu intuicyjnych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zeszłym roku zebraliśmy pierwszą rundę finansowania i to był moment, w którym zdecydowaliśmy, że musimy naszą czwórkę podzielić się odpowiedzialnościami. Jest Future Simple i Applicate i rok temu zdecydowaliśmy, że Paweł z Bartkiem w pełni zaangażują się w zarządzanie Future Simple, a my z Elo zajmiemy się zarządzaniem Applicate. Dodatkowo zaproponowaliśmy jednemu z naszych programistów, żeby dołączył do naszego core teamu i Mariusz teraz pełni funkcję CTO. Dlaczego ja o tym opowiadam? Głównie dlatego, żeby pokazać wam, że firma programistyczna, która właściwie jest, programowanie to jest głównie domena mężczyzn, jest w tym momencie zarządzana głównie przez babę i dzielą całkiem nieźle. To, na czym chciałabym się skupić dzisiaj, to na głównych dziedzinach naszego biznesu. Właśnie pod kątem uczestnictwa kobiet w każdej dziedzinie. Pierwszą z takich działów to jest przede wszystkim sprzedaż i komunikacja z klientem, czyli nasza główna działalność. Tym od początku zajmowała się Ela, po jakimś czasie ja przejęłam jej obowiązki. I to my zajmujemy się zdobywaniem projektów, pierwszą komunikacją z klientem, taką wysokopoziomową komunikacją przez cały czas trwania projektu. To, co charakteryzuje naszą działalność, to przede wszystkim luźny i nieformalny styl. Zaczyna się on właściwie od pisania maili poprzez już potem kontakt przez Skype'a i bezpośredni. Robimy to w celu, żeby skrócić dystans pomiędzy klientem a nami. Nie bawimy się w styl formalny i udawanie kogoś, czym nie jesteśmy. Staramy się być naturalni i zachować swój własny charakter. Druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to otwartość i zaangażowanie. W procesie zdobywania projektu okres, pomiędzy którym potencjalny klient decyduje nam się zapłacić i decyduje nam się powierzyć swój projekt, spędzamy bardzo dużo czasu angażując się właśnie w projekt, który on zamierza zbudować. Oznacza to, że dajemy mu bardzo dużo feedbacku pod kątem
pod kątem modelu biznesowego, danej funkcjonalności, sugerujemy konkretne rozwiązania technologiczne. Dużo wkładów dajemy za darmo. Nawet następnym etapem jest zachęcenie klienta, żeby przyjechał do Krakowa do nas i spotkał się z nami, ponieważ większość klientów jest z Europy Zachodniej, ze Stanów, na co dzień nie widzimy się z nimi. Zachęcamy ich, żeby przyjechali na kilka dni chociaż do Krakowa, żeby pokazać im, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób podchodzimy do problemów, jak wygląda taki codzienny dzień życia programisty, a także spędzamy dużo czasu na planowaniu projektu. Wszystko to robimy po to, żeby wzbudzić zaufanie klienta. Ponieważ, tak jak mówiłam, pracujemy zdalnie, bardzo ważne jest, żeby klient, który już decyduje się, żeby zapłacić na to kupę kasy, i którą chce poświęcić na projekt... Jeżeli klient decyduje się współpracować z nami i decyduje się poświęcić jakąś dużą sumę pieniędzy na to, żebyśmy my stworzyli projekt, z którym prawdopodobnie wiąże swoją karierę i przyszłość, musi nam ufać. Więc wszystkie te działania, które robimy na początku, mają na celu właśnie nawiązanie relacji, która nie jest tylko formalna i biznesowa, tylko zawsze naszym klientom mówimy, że staramy się nie pracować jako firma outsourcingowa, tylko jako część zespołu. Następna rzecz, zarządzanie projektami. Zarządzanie projektami zajmuje się ja oraz Mariusz, ale tak naprawdę cały zespół. To, co wyznacza też nasz charakter, to charakter naszej działalności, naszego zespołu, to jest płaska struktura zarządzania. Oznacza to, że staramy się dawać naszym programistom dużą autonomiczność. Nad projektem zazwyczaj pracują 3 do 4 osób i każdy z nich ma bezpośredni kontakt z klientem. W każdym zespole na początku wybieramy project leada, czyli project managera, właśnie z programistów pracujących nad projektem. Staramy się w miarę rozwoju naszej firmy, w miarę naszej działalności, aby każdy członek naszego zespołu, każdy programista, był chociaż raz takim project leaderem. Taki kredyt zaufania, ale też ogromna odpowiedzialność, której udzielamy właśnie naszym programistom, bardzo ma rewelacyjny rezultat, przynajmniej z naszego doświadczenia. Programiści nie tylko uczą się programować i nie tylko polepszają swoje zdolności programistyczne, ale też uczą się organizacji pracy, zarządzania zespołem, komunikacji z klientem, polepszają swój angielski. Jest bardzo dużo takich wartości dodanych, które sprawiają, że nasze aplikanki o wiele szybciej nam dorastają, jak na nich zwracamy troszkę więcej odpowiedzialności i dajemy im więcej zaufania. Kolejna rzecz to działania marketingowe oraz design. Te dwie dziedziny są u nas dość mocno powiązane. Wszystkie działania marketingowe, które przeprowadzamy, staramy się zaopatrzyć w ładną, świeżą, kolorową grafikę. To jest nasz team kreatywny. Po prawej to jest Dorota, która zajmuje się u nas PR-em i marketingiem. Po lewej Socha, Asia Socha, nasz nadworny designer. Ona jest twórcą, autorką właściwie większości grafik, które zaraz wam postaram się pokrótce pokazać. To, co chciałam wam się pochwalić, że od niedawna, właściwie od poniedziałku, zatrudniliśmy dwie nowe, super utalentowane graficzki, Emi i Kasia, z czego się bardzo cieszę, także team kreatywny nam się powiększa. To, co jest istotne w naszej działalności, to to, że w pewnym momencie, mniej więcej 2 lata temu, zdecydowaliśmy, że nie będziemy tworzyć grafiki dla projektów komercyjnych. Zdecydowaliśmy tak dlatego, że postanowiliśmy wyspecjalizować się w wąskiej dziedzinie, jaką jest tworzenie software'u, tworzenie aplikacji webowych i mobilnych, a ponieważ proces tworzenia właśnie kodu, tworzenia software'u jest zupełnie odrębnym przedsięwzięciem od tworzenia layoutów i grafiki. W tym momencie grafikę tworzymy tylko na własne potrzeby, czyli własne potrzeby to budowanie wizerunku, czyli nasza strona, logo, cała identyfikacja wizualna,
te wewnętrzne projekty, które powstają raz na jakiś czas oraz konferencja, którą organizujemy. To jest strona, to jest pierwsza homepage naszej strony aplikacyjnej właśnie. Włożyliśmy w nią dość dużo energii i dość dużo powstawała tak naprawdę bardzo długo, bo aż 2-3 miesiące, dlatego właśnie, że staraliśmy się bardzo oddać, żeby oddawała nasz charakter, sposób w jaki pracujemy, sposób w jaki tworzymy różne rzeczy, nie tylko związane z software'em, ale też wszystkie inne inicjatywy dookoła. Druga rzecz to są właśnie wewnętrzne projekty. Cupcake Ipsum to jest taki projekt, który powstał tak naprawdę w przerwie pomiędzy projektami dla klientów. On nie jest specjalnie zaawansowany technologicznie, jest to po prostu generator Lorem Ipsum, opatrzony tym naszym słodkim stylem, czyli nomenklaturą cukierni. Kolejna rzecz to Raisberry, czyli konferencja, którą organizujemy w kwietniu, czyli za miesiąc. Jest to konferencja technologiczna. Konferencja technologii Ruby on Rails, w której piszemy, która też jest zdominowana przez mężczyzn. Najlepszym przykładem na to jest fakt, że na 20 speakerów mamy tylko jedną kobietę. Pomysł na tę konferencję narodził się właśnie w gronie kobiet z Elą, z Dorotą i z Tobą. Wymyśliłyśmy całą koncepcję i też grafikę przy słowie Jadowice Wina. Stwierdziłyśmy, że właśnie tą konferencję zrobimy w kobiecy sposób. Ta cała strona, cała komunikacja, cała identyfikacja jest robiona, jest pełna różu słoików tańczących malinek. Okazało się to dość dużym sukcesem, ponieważ bilety, pierwsza runda sprzedała nam się w dwie minuty, kolejna runda sprzedała nam się chyba w 5-10. Mamy jednych z najlepszych speakerów technologii Ruby on Rails na świecie oraz sponsorują nas takie marki jak MailChimp, Heroku czy GitHub. Także wszystkie działania marketingowe oraz powiązane raczej z designem znowu opieramy na... tutaj chyba najbardziej widać ten nasz kobiecy charakter. Cała kolorystyka i atmosfera jest wprowadzona w kobiecy sposób. Chcemy bardzo pokazywać naszą kreatywność i otwartość oraz energię. Kolejna dziedzina to przyjazna przestrzeń. Chodzi mi tutaj o biuro, w którym pracujemy. Tutaj też dość dużo energii włożyliśmy w aranżację biura tak, żeby naszym programistom się w nim fajnie pracowało. Tak mniej więcej wygląda nasze biuro. Jest to kamienica 300 metrów kwadratowych w centrum Krakowa. Jest to takie duże, stare mieszkanie przerobione na biuro. Poprosiliśmy naszych przyjaciół, żeby pomalowali nam ściany. Kupiliśmy kolorowe pufy, poduszki. Dużo uwagi przyłożyliśmy również do wygodnych stanowisk pracy. Biurka są dość duże, na razie jeszcze jesteśmy sobie w stanie pozwolić na dużo przestrzeni, w związku z czym mamy duże biurka, wygodne fotele. Kuchnia jest takim w lewym dolnym rogu, to jest taki centralny punkt naszego biura, gdzie każdy może sobie przygotować posiłek, gdzie spotykamy się na różne dyskusje, na prezentacje, które czasem robimy. To, co jest ważne w takiej przestrzeni, to to, że każdy z członek zespołu czuje się tam jak w domu. To znaczy, nie chodzi o to, żeby nie wypuszczać ich z góry, tak jak Google, żeby zostali, siedzieli tam cały czas. Natomiast chcieliśmy, żeby czuli się na tyle swobodnie i kreatywnie, właśnie żeby spokojnie mogli się oddać temu, co, na czym powinni się skupiać, czyli na programowaniu, na twórczości kreatywnej. Trochę taki efekt uboczny na właśnie posiadania takiej przestrzeni jest tak, że wzmocni nam się także wizerunek jako firmy, która jest kreatywna, jako firmy, która dba bardzo o swoich pracowników. W związku z czym zarówno klienci bardzo pozytywnie reagują, jak my taką przestrzeń pokazujemy, jak i programiści są też mocno zachęceni, żeby dołączyć do naszego zespołu. No i ostatni aspekt to dziewczyny i programowanie.
działania. To właściwie na tym troszkę się chciałam skupić, dlatego że mamy w tym momencie 16 programistów, 12 programistów drugiego, 4 mobilnych i spośród tylu, w takim zespole mamy tylko 2 dziewczyny programistki, a właściwie tylko jedną, dlatego że ja rok temu przeszłam już całkowicie na stronę zarządzanej prowadzenia firmy. Jedyną programistką w naszej firmie jest Basia, jest z nami od ponad 4 lat. Jest jedną z najlepszych programistów w naszej firmie. Nie wiem, jak ona to robi, ale każdy klient, który ma z nią do czynienia, daje nam mniej więcej tego typu feedback. To znaczy, nie wiem, jak Basia to robi, ale w jakiś sposób potrafi na tyle zarządzać dobrze swoim czasem i zdolnościami, że każdy klient, który z nią współpracuje, jest później zachwycony. To prowadzi do konkluzji, która właściwie trochę łączy mi się z prezentacją Agnieszki. To znaczy, że bardzo potrzebujemy więcej dziewczyn w IT. Wydaje mi się, że dużo dziewczyn nie zdaje sobie po prostu sprawy. Nie chciałabym tutaj podnosić dyskusji, czy dziewczyny nie są w branży IT mile widziane, czy nie. Moim zdaniem chodzi o to, że dużo dziewczyn nie zdaje sobie sprawy z tego, jak prężną, kreatywną i ciekawą branżą jest właśnie branża IT. W związku z czym postanowiłam coś z tym zrobić i razem z dziewczynami tutaj właśnie też znowu to jest odwołanie do prezentacji Agnieszki. Razem z kilkoma dziewczynami z Krakowa zakładamy społeczność dziewczyn w IT w Krakowie. Nie ma jeszcze nas. Pracujemy nad nazwą, pracujemy nad stroną. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu to wszystko ruszy. I znowu, nie chodzi tutaj o to, żeby spotykać się i narzekać na to, jak mało jest dziewczyn w IT, jak bardzo jesteśmy biedne. Chodzi o to, żeby spotkać ze sobą dziewczyny, które działają już w branży IT, które chcą coś razem robić, które chcą się wzajemnie od siebie uczyć i od innych. A tak naprawdę trochę taka moja długotrwała wizja to jest dotarcie do środowisk akademickich, a nawet licealnych, żeby pokazać dziewczynom na tym poziomie, jak bardzo ciekawa jest branża IT, że nie musi się kojarzyć z tym swoim programistą w flanelowej koszuli. Co jest już, ponieważ jak zaczynam coś robić, to lubię mieć już od razu jakiś rezultat w rzeczywistości. Pierwszą inicjatywą tej naszej społeczności, która jeszcze nie ma w tym momencie nazwy strony, jest Rails Girls, która odbędzie się w Krakowie 17-18 kwietnia. Rails Girls jest to społeczność, właściwie organizacja ze Szwecji, dziewczyn, które prowadzą warsztaty wprowadzające inne dziewczyny w świat Ruby on Rails, czyli te technologii, które my tworzymy. Warsztaty Rails Girls odbyły się już zarówno w Helsinkach, w Szanghaju, wiem, że następne są w Berlinie, potem właśnie dziewczyny przyjeżdżają do Krakowa. No więc serdecznie zapraszam wszystkie kobiety, dziewczyny, które chciałyby zobaczyć, jak wygląda programowanie, bo ten event będzie trwał tylko 1,5 dnia. Chodzi głównie o wprowadzenie, pokazanie, czym to się je, jak zainstalować technologię, w jaki sposób pierwszy zacząć pracę nad aplikacją. Ważna informacja jest taka, że te warsztaty są za darmo, ponieważ Rails to jest za dba non-profit, więc jeżeli znacie jakieś dziewczyny, które chciałyby w tym uczestniczyć, to serdecznie zapraszam. I to tyle. Dziękuję.